Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu o astrologii. Ze mną jest dr Piotr Piotrowski, prezes Polskiego Towarzystwa Astrologicznego. No i przede wszystkim dzisiaj akurat przedstawię w ten sposób pana Piotra, autor książki Przesłanie Chirona, bo właśnie o przesłaniu Chirona, o Chironie, o tym, jakie ma znaczenie w astrologii, będziemy za moment rozmawiać. Witam, panie Piotrze. Witam bardzo serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jak zawsze jest mi bardzo miło, bardzo lubię z panem się tutaj spotykać. Te nasze spotkania cieszą się dużą popularnością, wszyscy na nie czekają. No i z utęsknieniem czekamy na to, co nam nowego pan powie o Chironie, nie tylko to, co znajduje się w pana książce, ale również nowe wiadomości, bo zapewne zgłębia pan oddziaływanie Chirona, bo przecież to jest planetoida, która została odkryta dopiero 47 lat temu. No dobra, to ja nie miałam mówić, tylko miałam pana o to zapytać. Przepraszam. W każdym razie zapewne nowe wiadomości pojawiają się i badania nad tą planetoidą trwają. Więc myślę, że to będzie fantastyczne spotkanie i fantastyczne wiadomości nam tutaj pan przekaże. Oczywiście powiem też tutaj do państwa, że bardzo prosimy o to, aby zadawać pytania, żeby być z nami tutaj na czacie. Będziemy odpowiadać na nie, na ile się oczywiście uda. No i witamy was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jeszcze też powiem, jaki jest program naszego dzisiejszego spotkania. Przypomnę może o tym, kiedy odkryto Chirona. Chciałabym, żebyśmy porozmawiali, jaki jest jego związek z mitologicznym centaurem. Dlaczego tak szybko właśnie Chiron zdobył zainteresowanie astrologów? Jakie jest astrologiczne znaczenie Chirona? Jak zmienia się to znaczenie w znakach zodiaku i domach horoskopu, a także aspektach z innymi planetami czy osiami horoskopu. No i co dzięki znajomości Chirona w naszych osobistych horoskopach możemy zrozumieć, no i przede wszystkim zrobić. Zatem co, zacznijmy od odkrycia Chirona. Tak, Chiron został odkryty przez amerykańskiego astronoma Charlesa Cowella 1 listopada 1977 roku. Na zdjęciach zrobionych dwa tygodnie wcześniej, 18 października, ale jak się potem okazało, Chiron właściwie już został sfotografowany pod koniec XIX wieku, tylko wtedy jeszcze nikt go nie zdołał, prawda, jakoś zidentyfikować. I Charles Cowell pracował w takim projekcie badawczym właściwie poszukiwania tak zwanej planety X, więc te wszystkie teleskopy, prawda, były jakoś nakierowane na szukanie planety poza Plutonem, no bo ciągle się spodziewano, że tam jednak za Plutonem coś jest, zwłaszcza, że w latach 50. Gerard Kuiper no, przewidział, jakby postulował takie istnienie tak zwanego pasa właśnie, który się rozciąga gdzieś tam za orbitą Neptuna i za orbitą Plutona, no i tam próbowano, prawda, wypatrzeć jakiś obiekt, no ale wypatrzono obiekt, który leży znacznie wcześniej, czyli leży pomiędzy orbitami Saturna i Urana i jest takim właściwie jakimś absolutnie wolnym elektronem, dlatego że w tamtych czasach, to jest rok 77, właściwie nie spodziewano się tam odnaleźć, prawda, żadnej planetoidy, no bo wówczas wtedy tak Chirona nazwano i jednym z takich pierwszych określeń właśnie, które jakoś tak się skleiło, prawda, do Plutona, które zaproponował właściwie Brian Marsden, ówczesny szef Minor Planet Center, czyli właściwie astronom, to jest pojedynczy pieszy, że po prostu Chiron jest takim pojedynczym pieszym, prawda? I dopiero w 92 roku, czyli po, no jednak po 15 latach, zdano sobie sprawę, że Chiron należy do szerszej takiej grupy właśnie centaurów, czyli takich obiektów, które są półplanetoidami, półkometami. W 96 roku znano sobie w pełni sprawę z tego, że Chiron przejawia właśnie tą aktywność kometarną, że on się nagle stał po prostu takim olbrzymim obiektem, jak na powiedzmy tamte warunki, czyli miał 1200 km średnicy, bo normalnie on jest tam do 200, niecałe 300 km,
No a wtedy, ponieważ ta koma, prawda, jakoś tutaj, ta kometarna była taka bardzo duża, więc zdano sobie sprawę z tego, że to są jakieś nadzwyczajne obiekty i one, właśnie to jest taki paradoksalne, że one prawdopodobnie przybyły z tego pasa Kuipera, czyli z tych krawędzi, prawda, Układu Słonecznego i zostały wchłonięte przez planety giganty, czyli te właśnie gazowe giganty i tak sobie tam krążą, prawda, po tych takich w sumie mało stabilnych orbitach. Dzisiaj znamy no chyba już kilkadziesiąt właściwie centaurów. Drugim centaurem to był właśnie Folos, odkryty w 1992 roku, w 93 Nessus i tak to po prostu było. Dzisiaj już tych nazwanych centaurów jest całkiem sporo, ale Chiron ciągle zajmuje w nim takie no, centralne miejsce. No właśnie, dlaczego właśnie Chiron zajmuje to centralne miejsce? Dlaczego to on zdobył uznanie wśród astrologów? Bo przecież natychmiast po odkryciu Chirona, no był boom na Chirona, można powiedzieć, natychmiast wyzwoliło się jakieś olbrzymie zainteresowanie i dosłownie chyba w miesiąc powstały efemerydy planet, tak? To jest w ogóle coś niebywałego. Skąd to zainteresowanie astrologów, jak pan myśli? W miesiąc, no jak na tamte czasy, no bo te efemerydy już były znane, ale że one w ogóle były przekonwertowane, prawda, na te długości ekliptyczne, czyli na te zodiakalne, no to wtedy ta technologia jeszcze nie była tak szybka, nie było takiego bezpośredniego dostępu do internetu, jak mamy to dzisiaj. Znaczy w ogóle nie było wtedy internetu przede wszystkim, no jakieś, prawda, pierwociny, ale to uniwersyteckie, ale komunikacja była zupełnie tutaj inna. Więc tak, i to jest bardzo interesujące, że Chiron jakoś zyskał bardzo dużą taką popularność i zainteresowanie. Właściwie miesiąc później Chan Stein, amerykański astrolog, omen omen, z korzeniami tutaj polskimi troszkę, no on jako pierwszy założył takie stowarzyszenie właśnie badań nad Chironem. I to tak, i on w ogóle jakoś, on był tak entuzjastycznie nastawiony do tego nowego obiektu i też korespondował z Brianem Marsdenem i w ogóle był jakoś tak się przy okazji z nim zaprzyjaźnił, że to jakoś tak poszło no, głównie od niego. On był takim tutaj pionierem właśnie tych badań. No i szybko rzeczywiście by Chiron zyskał jakiś taki rozgłos w czasach, w których planetoidy generalnie dopiero powolutku wchodziły jakoś tak powiedzmy w ten taki główny nurt jakoś astrologiczny, bo musimy wiedzieć to, że Ceres, Pallas, Juno i Vesta nie było ich efemeryd właściwie do roku 1930, do roku 1973. Czyli 5 lat przed odkryciem Chirona dopiero wyszły efemerydy Ceres, Pallas, Juno i Vesta. Eleonor Bach, taka też amerykańska astrolożka, wydała te efemerydy i poprzedziła takim opisem. I właściwie te lata 70. to był taki, no właśnie trochę boom, prawda, na planetoidy, no ale jak już Chiron został odkryty, obiekt, który gdzieś tam krąży w takich dziwnych, prawda, rejonach i do tego jeszcze ma taką nazwę, no to musi znaczyć coś, to musi być coś wyjątkowego. No to teraz już nawiązał pan do tej nazwy i do, no w skrócie, do mitologii, więc właśnie, dlaczego ta nazwa i z czym się kojarzy? No właśnie, bo ta nazwa w ogóle, prawda, z mitologii to jest centaur, czyli pół koń, pół człowiek, ale w odróżnieniu od innych tych tak zwanych dzikich właśnie jakoś centaurów, no Chiron ma jednak taką, no ma boskie pochodzenie, dlatego że jest jednak synem Kronosa i to go w ogóle plasuje, prawda, na zupełnie innym pułapie. Już samo jego boskie pochodzenie no pokazuje, że w Chironie, właśnie w tej postaci, w tej figurze mitologicznej, w tym mitologemie, że tak się wyrażę, spotykają się takie trzy płaszczyzny. Zwierzęca, prawda, bo to jest jednak pół koń, pół człowiek, czyli ta część powiedzmy taka instynktowo, popędowo, libidalna, prawda, ta część no, związana jakoś z instynktem, część ludzka, no bo jednak od połowy, prawda, to jest tors, prawda, człowieka, no i część boska, czyli ta część spirytualna, czyli to co pochodzi właśnie od no, z tego panteonu, prawda, olimpijskiego, no bo Chiron, jak inni bogowie, był po prostu nieśmiertelny.
A do tego był, no nie tylko, prawda, się wyróżniał jakąś szlachetnością spośród innych centaurów, ale był po prostu no, najmądrzejszy, był nauczycielem rozmaitych herosów, prawda, dawał rady, uczył muzyki, sztuki łucznictwa, sztuki wróżenia, gimnastyki, muzyki, sztuki leczenia, prawda, uzdrawiania i tak dalej. No i właściwie był takim wychowawcą herosów. Do momentu, w którym nie został przypadkowo właśnie zraniony strzałą Heraklesa, a że strzały Heraklesa, jak wiemy, są nasączone jadem hydry, na które nie ma lekarstwa tak naprawdę, czyli Chiron, który słynął z tego uzdrawiania, leczenia, nagle się okazuje, że został zraniony, no w normalny sposób byłaby to śmiertelna rana, ale ponieważ on był nieśmiertelny, więc nie mógł umrzeć, prawda? I no, cierpiał. I to jest, z jednej strony mamy tutaj taką dychotomię jakby leczenia rany, prawda, a z drugiej strony no, mitologiczny taki obraz zadawania rany, bo też oczywiście przez sztukę wojenną, którą przy okazji też Chiron właśnie uczył. Więc no, ta rana właśnie Chirona, my mówimy o takiej wiecznie niezagojonej, prawda, wiecznie rozgrzebanej takiej ranie, która właściwie no, jest jakoś nie do zaleczenia, bo Chiron, mimo że dysponował całym arsenałem, prawda, jakoś środków zaradczych i leczniczych, nie był w stanie uleczyć swojej rany, prawda? Ponieważ hamowało go właściwie jedynym wyjściem z tego wszystkiego, z tego dramatu, w którym znalazł się Chiron, była śmierć, no ale on nie mógł umrzeć, ponieważ był nieśmiertelny. No i właściwie śmierć tutaj się okazała dla niego takim no, jedynym wybawieniem, co jest takim paradoksem, że coś, co jest takiego w śmierci, że nawet ci nieśmiertelni, prawda, muszą umierać. Prometeusz oddał mu swoją śmiertelność, Chiron oddał mu swoją nieśmiertelność, zamienili się i no, w związku z tym gestem takim też jakoś szlachetnym, prawda, Chirona, właśnie Zeus go umieścił po 9 dniach jako 9 gwiazdozbiór zodiakalny, czyli właśnie ten gwiazdozbiór strzelca. No i dopiero wtedy, prawda, mogło przyjść jakieś uwolnienie i jakiś rodzaj no, rozwiązania właśnie tej wiecznej, niegojącej się rany. Co wcale nie znaczy, że my dopiero jak umrzemy, się pozbywamy wszystkiego, tylko to znaczy, że my musimy jakoś też, no gdyby to teraz chcieć, prawda, jakoś ekstrapolować na symbol astrologiczny, no to właśnie ten Chiron symbolizuje nasze rozmaite rany. Ale poczekam na pytanie. No, sam pan zaczął odpowiadać na pytanie, które miałam oczywiście zadać, panie Piotrze. Nie chciałam przerywać, bo to niegrzecznie. Piękny wywód, piękna prezentacja mitologicznego Chirona i nawiązanie między innymi do astrologii, bo właśnie tej rany i tego uzdrowienia w horoskopach będziemy poszukiwać. Bo stał się Chiron symbolem tej no właśnie rany. Tak, takiej rany, która właściwie można powiedzieć jest jakąś immanentną częścią po prostu kondycji ludzkiej. To nie jest tak, że to jest jakaś rana, każdy ma gdzieś w swoim horoskopie Chirona, prawda? Więc każdy jest jakoś, każdy ma jakąś taką krwawiącą ranę, która jest no z jednej strony, prawda, jakoś nie do zagojenia, a z drugiej strony ona jest do zagojenia tylko i wyłącznie wtedy, kiedy sobie zdamy sprawę z tego, że ona jest jednak częścią jakoś tutaj no, naszej po prostu ludzkiej egzystencji i no, każdy z nas na różne sposoby, prawda, mniej lub bardziej boleśnie został jakoś, że tak powiem, w tym nieszczęsnym dzieciństwie, prawda, jakoś straumatyzowany. No i bo to głównie o takich ranach mówimy, które są właściwie tak głębokie, bo co to jest, proszę zauważyć tutaj, ta rana, Herakles przypadkowo zranił Chirona w co? W kolano. Prawda? Czyli w tą część jaką? Zwierzęcą, czyli w tą część najniższą, w tą część instynktową, w tą część, która jest jakby poza, prawda, jakoś obszarem naszej świadomości czy samoświadomości. W związku z tym to jest tak głęboka, prawda, jakoś tutaj rana, przynależąca jakby do tej naszej warstwy takiej
tej takiej no wczesnej, prawda, jakoś, takiej tej, nie chcę mówić, że prymitywnej, ale tej, która została jakoś ukształtowana na takim wczesnym po prostu etapie naszego życia i ona jest tam po prostu. I to jest część po prostu naszych, że tak powiem, bolączek i utrapień, a z drugiej strony Chiron oferuje też jakiś rodzaj klucza, prawda, czy takiego właśnie sposobu, nie tyle, żeby sobie poradzić w ogóle z raną, ale jakby ta inna część, prawda, Chirona, czyli ta figura nauczyciela, mentora, przewodnika, tego, który znajduje radę, prawda, który znajduje sposób na uleczenie, na uzdrowienie. Więc to jest ta jakby ta właśnie ta dychotomia, prawda, rany i zarazem właśnie uzdrowienia. No to są takie procesy, prawda, które w nas jakoś są. To jest bardzo ciekawe, jak to się przejawia w relacjach w ogóle międzyludzkich też. Jak my też możemy jakoś siebie, prawda, ranić, a zarazem możemy siebie jakoś też, no, że tak powiem, uzdrawiać. Ale to jeszcze jest tutaj, to jeszcze jest inna kwestia. Nie chcę tutaj wyprzedzać. W każdym razie, no, samo położenie Chirona, prawda, w znaku, ale w szczególności w domu horoskopu, czy jakoś w aspektach z planetami, no, pokazuje ten taki coś takiego, co nas po prostu, prawda, uwiera i zarazem jest to coś takiego, co jest takiego w nas, no, niezwykłego, zważywszy na fakt, że Chiron jako obiekt astronomiczny przybył do nas gdzieś tam z tych, prawda, w rubieży Układu Słonecznego, czyli z bardzo, bardzo daleka, prawda, i tu się nagle pojawił i prawdopodobnie na tej orbicie, która teraz tutaj, po której on krąży, a która została jakoś uformowana od VIII wieku mniej więcej tutaj naszej ery, no to on też za jakiś czas zostanie albo wybity, prawda, gdzieś, albo w każdym razie też na tej orbicie jest tymczasowo. No, mam wrażenie, że pojawił się w naszym Układzie Słonecznym po to, żeby zmienić ludzkość, bo on jest związany z całą świadomością jednak, prawda? Że to jest taka inna epoka, nowa era zaczęła się od odkrycia w ogóle planet typu Neptun, Pluton, a tym bardziej właśnie takich planetoid jak Chiron. Zaczęły się nowe czasy, rozmawiamy o zupełnie innej astrologii, o astrologii humanistycznej, psychologicznej, o takich nurtach głębokiej samoświadomości, bo czymżeż jest ta rana? Ona to nie jest zwykły cios w kolano, czy to nie jest, prawda, jakaś otwarta rana żywa, którą można zszyć i się zagoi, tylko to są rany na naszej psychice. I odkrycie ich jest, no myślę, że niesamowicie ważne, ale wiąże się ze wzrostem samoświadomości, z obserwowaniem rzeczywistości, z obserwowaniem siebie, w relacjach i z innymi ludźmi, w relacjach z samym sobą. I dopiero uświadomienie sobie pewnych aspektów w nas samych, no może jakby wyzwolić nas z tych cierpień chironowych. On daje dużą szansę. Ja sobie właśnie jakby w tej chwili, przygotowując się do naszego spotkania, przeczytałam ponownie Pana książkę i muszę powiedzieć, że ją zupełnie inaczej zrozumiałam niż tam kilka, czy no, dobrych kilka lat temu, więc widzę, że mój rozwój świadomości, rozwój duchowy też jest na zupełnie innym poziomie niż kiedyś i myślę, że to jest istotne, żeby właśnie jakby żyć bardziej uważnie, obserwować siebie, obserwować to, co się w naszym tam życiu dzieje i jak my na to reagujemy i co nas boli. I odkrycie tej rany wtedy jakby przyjdzie szybciej i uzdrowić ją można również szybciej. Tak mi się wydaje, że to jest taki symbol nowych czasów, takiej nowej ery właśnie, ten Chiron nasz. Jakoś tak chyba jest. Rzeczywiście ten moment, w którym planety są, prawda, odkrywane, one są też, to są takie szczególne momenty i to nieprzypadkowo właśnie akurat pod koniec lat 70. jakoś, czyli też w okresie takim, no takim szczytowym zimnej wojny na przykład, prawda? Więc to jest jedna sprawa. Ale właściwie, no ja powiem trochę jak papież Franciszek, który twierdzi tak, że obecnie nasza ludzkość i Ziemia, nasz wspólny dom są po prostu zranione.
prawda? Że my żyjemy z jakąś, na jakiejś zranionej po prostu ziemi, w sensie takim wymiaru, prawda, takiego ekologicznego, zranionej w sensie straumatyzowanej, że ludzkość po prostu jest zraniona, prawda, straumatyzowana przez różne rzeczy i tą przeszłość, która była, i teraźniejszość, i ten lęk przed tym, że ta przeszłość się w tej teraźniejszości, prawda, jakoś tutaj powtórzy. Więc na takim wymiarze, w takim wymiarze militarnym, no bo Chiron jednak ma też, on blisko stoi no, z takimi tematami jak wojna po prostu. No, on był nauczycielem sztuki wojennej. Co więcej, w horoskopie odkrycia Chirona najściślejszy aspekt, który Chiron tworzy do planet, to jest kwadratura z Marsem. Czyli tak jakby, prawda, odkrycie Chirona pokazało nam, że my tu musimy jakoś trochę, że tak powiem, zmodernizować, prawda, tą energię marsową, jakoś inaczej nią zawiadywać, nie w taki właśnie sposób instynktowy, czy, prawda, jakiś prymitywny, tylko gdzieś tu się wznieść, prawda, jakoś, no, na jakiś, prawda, uwzględnić, prawda, jakiś tutaj spirytualny, że tak powiem, wymiar. Aczkolwiek oczywiście wszystkie wojny, one też mają zawsze jakiś spirytualny, taki duchowy, duchową podbudowę, nie mówiąc już, prawda, takiej wojennej mistyce a la Hitler, prawda, czy dżihad, prawda, święta wojna, czy wyprawy krzyżowe. No może Azja to w mniejszym stopniu, w kulturach azjatyckich raczej mamy sztukę walki, sztukę, prawda, tam to zostało to wypracowane, ale gdzieś to idzie jakoś tutaj w parze, ale świat jest po prostu zraniony i myślę, że my sobie bardziej niż kiedykolwiek zdajemy sprawę z własnych właśnie ran i tego, jak bardzo potrzebujemy uzdrowienia. Każdy z nas jakiegoś innego, bowiem tak. Każdy z nas urodził się innego dnia, w innym roku, w innym miesiącu, w innych latach się rodziliśmy, więc w innych domach horoskopu mamy również Chirona i w innych układach z planetami. To może właśnie najpierw pokażę może symbol, jak wygląda, jak szukać Chirona, jak on wygląda w horoskopie. To jest właśnie symbol Chirona. Znacie go czy nie? Pewnie większość jest tutaj osób związanych z astrologią, tak sobie myślę, więc dla Was ten symbol jest znany, ale jeśli jednak nie, jeśli tylko interesujecie się astrologią tak dla siebie, na swoje własne potrzeby i chcielibyście poszukać Chirona w swoim horoskopie, to tak właśnie ten symbol go oznacza. Tak, to jest bardzo ciekawy symbol w ogóle, jakby pani jeszcze zechciała go tutaj, żeby on się przez chwilę wyświetlał, bo właściwie on jest pełen rozmaitych znaczeń. Z jednej strony wydaje się być to bardzo prosty symbol, dlatego że to jest O i K, czyli po prostu obiekt Coela, czyli tego odkrywcy, prawda, Chirona. I tak zwykle jakoś zaznaczano, prawda, tak jak Pluton od niby pierwszej litery PL, czyli po prostu Pluton, ale to jest też Percival Lowell, który jako pierwszy obliczył, prawda, tam wytyczył te pierwsze położenia, prawda, Plutona jeszcze zanim on został odkryty. I tu jest, no to jest tradycja tutaj też jakoś się w tym symbolu jakoś tu przejawia, ale z drugiej strony, jak widzimy, to jest coś takiego, no, jak klucz, prawda? Czyli jest Chiron, coś otwiera, prawda, jakąś nową rzeczywistość, czy jakieś nowe wrota. I tak naprawdę, no, on otwiera właściwie, ponieważ on krąży między orbitami Saturna a Urana, więc otwiera nas, powiedzmy, na ten taki świat transpersonalny, czyli też jakoś taki, no, wyższy, prawda? Jeżeli w astrologii się mówi o tym, że Uran, Neptun i Pluton to są wyższe oktawy Merkurego, Wenus i Marsa, prawda? No to Chiron jakby wprowadza nas w ten właśnie jakiś taki świat właśnie tutaj, no właśnie transpersonalny. I co jest ciekawe, że wtedy też, no, w tej psychologii, prawda, transpersonalnej, no, pojawia się taki, dokładnie w roku 77 zostało sformułowane takie, taką, jakby taki poziom jakby świadomości, którą nazwano poziomem Centaura. I to jest dokładnie to, o czym tutaj mówimy, czyli
to wejście, prawda, w taką, no, bardziej taki wymiar, prawda, jakoś ogólnoludzki, czy taki trans właśnie personalny. Więc to jest też klucz do różnych rzeczy. Chiron, który przynosi rozwiązania, prawda, który daje rady, który jest właśnie, no, jakoś uzdrawia, czy który przynosi jakąś receptę, prawda, coś nam daje, jakieś, no właśnie podsuwa jakieś rozwiązanie, przynosi jakieś szanse, czy nowe możliwości, nie takie jak Uran, prawda, w sposób często dramatyczny, burzliwy taki i niespokojny, tylko właśnie jakieś takie malutkie, drobniutkie, prawda, rzeczy, ale które, no, zaważają, prawda, jakoś na całości. A z trzeciej strony jeszcze, jak to Państwo też możecie zobaczyć, to jest to jajo, z którego się wykluwa piskle, prawda, i ten dzióbek, prawda, otwiera. I to jest też jakiś tutaj, no, taki, można powiedzieć, trochę taki właśnie początek czegoś, prawda? Też takiego, no, jakiegoś nowego tutaj, jakiś początek, prawda, procesu tego właśnie uzdrawiania. Mhm. Chirona odkryto 47 lat temu, a jego cykl wynosi 51 lat. W związku z tym nie zrobił jeszcze, nie mamy jeszcze dowodów na to, jak się zachowuje we wszystkich znakach zodiaku. W tej chwili przebywa w Baranie, czyli już jest blisko tego miejsca, w którym go odkryto, bo odkryto go na początku znaku Byka. Więc już za chwilę, już za momencik dobiegnie ten cykl do końca i rozpocznie się nowy. Ale może pokażmy i w ogóle i opowiedzmy o tym, jak wygląda orbita i jak zmienia się, jak przechodzi przez znaki zodiaku Chiron, bo to też jest takie, no powiedzmy, niesamowite, że ten jego ruch i to jego przejście przez zodiak jest absolutnie wyjątkowe. Nietypowe, prawda? Nietypowe, właśnie, podobnie jak Pluton, w sensie takim, że. O, nie to. Podobnie jak Pluton, który też ma taką orbitę właśnie wydłużoną, w związku z tym, jak potem to się rzutuje na te długości ekliptyczne, no to się okazuje, że to tak nie jak Neptun, bo Neptun to w ogóle jest takim ewenementem w Układzie Słonecznym, bo on się właściwie porusza po prawie kołowej orbicie. A właśnie Chiron się porusza po takiej właśnie wydłużonej, czyli jego ten punkt, w którym jest najbliżej Ziemi, czyli to peryhelium, jest właściwie jeszcze, on jest jeszcze bliżej jakby Ziemi niż Saturn, prawda, bo on tutaj tu wchodzi jakby wewnątrz tej orbity Saturna, a ten punkt peryhelium, czyli ten, który jest najdalej, prawda, od Słońca, no to jest bardzo blisko właśnie Urana. I w tych punktach takich, w których on jest, w tych krytycznych właśnie punktach, no to on tam się po prostu tutaj, gdzie jest właśnie w aphelium, czyli gdzie jest najdalej, prawda, to idzie, on idzie tak wolno jak Uran, prawda, czyli przechodzi przez jeden znak przeważnie, no właśnie około tam jakoś 6-7 lat i tam wtedy jest w znakach właśnie barana, byka, ryb, to wtedy to są te znaki, w których on tam idzie, jak Państwo nawet tutaj widzicie, tam jest zodiak dookoła, on tam idzie stosunkowo no, długo przez te znaki. Natomiast bardzo krótko idzie przez znak wagi, prawda? Bo on tam dosłownie przez znak wagi to chyba idzie przez rok. Więc a tu idzie przez tego barana, prawda, i wodnika, i znaczy ryby, barana bardzo długo, no, około tam 6 lat. Chiron wszedł do barana w 2018 roku. No i jeszcze trochę w nim posiedzi, prawda? Mhm. Więc no, samo to przejście, samo to te tranzyty, prawda, Chirona przez znaki, to one z jednej strony mogą mówić coś takiego, prawda, jakoś geopolitycznego. To nie jest tak, to bardziej mówi o pewnym takim pokoleniowym, prawda, jakimś takim klimacie. Przecież też warto zauważyć, że Chiron przez długi czas, przez prawie 50 lat utrzymywał na niebie opozycję z Uranem. To było od lat 50. do późnych lat 90.
Więc to też jest cała jakby taka epoka, prawda? Uran kontra Chiron. To też jakoś można byłoby to rozumieć, czyli jakaś wolność i zarazem, prawda, czy jakaś taka niespodziewane, prawda, jakoś odkrycie rany. Ale coś jeszcze mi się tutaj skojarzyło i co wydaje mi się taką istotną właśnie uwagą, że jednak Chiron, odkrywamy Chirona w drugiej połowie XX wieku, w której właściwie już na dobre jest rozpropagowane, są rozmaite nurty terapeutyczne, mówię teraz o psychoterapii. Tak. Prawda? Które te nurty powstały no, tam na początku, prawda, XX wieku, wcześniej to w ogóle tego nie znano, dopóki Freud, prawda, nie wyszedł ze swoją psychoanalizą, kozetką, prawda, jakimś badaniem tutaj z jakimiś tam hipnozami i tak dalej, prawda, ale z składzeniem pacjenta na, prawda, na kozetce, czyli jakaś imitacja snu, ale też zarazem, prawda, jakaś takie no, wprowadzanie pacjenta w jakiś stan takiego trochę, no, może nie tyle śnienia, prawda, ale takiego jednak, żeby... poziomu świadomości. Tak, żeby trochę ograniczyć te mechanizmy, prawda, obronne, żeby tu pacjent był tak trochę jak takie bezbronne dziecko i zarazem, prawda, miał lepszy wgląd jakoś tutaj w te procesy, prawda, wewnętrzne, to było absolutne nowum, no to nikt wcześniej nigdy tak nie robił. Były oczywiście różne nurty mistyczne, religijne, czyli że te procesy takie tutaj wglądowe raczej były zarezerwowane dla doświadczeń bardziej mistycznych czy religijnych, ale w sensie takiej indywidualnej, prawda, jakoś autoterapii czy takiego wglądu, to jest absolutnie pomysł XX wieku. A druga połowa XX wieku, powojenna zwłaszcza, to jest w ogóle już tryumf, prawda, całej tych rozmaitych nurtów psychoterapii, to trwa do dzisiaj, więc to też jest i wtedy właśnie jest odkrywany, prawda, Chiron, tak jakby ludzkość dopiero wtedy była gotowa, żeby w sposób indywidualny, prawda, odkryć każdy z nas, prawda, żeby miał wgląd jakiś w tą główną, prawda, jakoś ranę. Świadomość ludzi na naszym świecie, na naszej Ziemi rośnie, w związku z tym takie obiekty są potrzebne, które będą pokazywać ludziom, nad czym pracować, żeby mogli odszukać tę swoją ranę czy ten swój ból i zacząć go leczyć. Tak, no w procesie w ogóle terapii, prawda, jeżeli to tak byśmy mieli mówić, no to, bo to jest też taki archetyp właśnie Chiron, no to jest taki archetyp zranionego uzdrowiciela. Czyli tak dalece, jak ktoś jest świadomy jakby swojej własnej rany, tak dalece może być skuteczny, prawda, wobec pacjenta. Ale Chiron jakby pozbawił się swojej boskiej omnipotencji, prawda, żeby siebie w tym sensie no, uleczyć, żeby siebie po prostu uwolnić jakby od tego cierpienia. I tak samo jest w nas samych, jeżeli my też pozwolimy sobie na uwolnienie się od jakiejś boskiej omnipotencji, że nam się wydaje, że jesteśmy, z jednej strony jesteśmy jakimś wyjątkowym, prawda, a z drugiej strony, no właśnie może nie jesteśmy aż tak bardzo wyjątkowi, jak nam się wydaje, i uwalnianie się jakby od tego, to też może być taki proces, no właściwie, prawda, taki no właśnie terapeutyczny, bo tutaj Chiron przez swoją śmierć zrównał się jakoś no właśnie ze śmiertelnikami. No tym się my różnimy od bogów, greckich bogów, że no oni nie umierają, prawda, w odróżnieniu od nas. Tymczasem Chiron jakby pokazał, że on umiera, więc to w ogóle jeszcze ma takie konotacje, prawda, można powiedzieć też jakoś chrześcijańskie, w ogóle to sformułowanie Hiro na przykład, no to też jest, czyli te pierwsze z kolei słowa, no Christos po prostu greckie, no to też jakoś tutaj widzimy, że żeby coś, prawda, żebyśmy mogli żyć, prawda, to tu najpierw coś w nas też musi, prawda, jakoś umrzeć, czy przejść przez jakiś rodzaj takiej, no, przemiany, prawda, transformacji i tak dalej. Więc to bardzo jest tutaj bogata, prawda, symbolika, ale te procesy właśnie terapeutyczne, czy autoterapii czasami też mogą być jakoś tam skuteczne, ale no to zwalnianie siebie jakby z tej właśnie takiej omnipotencji i zarazem, prawda, no bycie jakby w takim kontakcie z tym takim czułym punktem, prawda, z tą właśnie raną, która z jednej strony się nie da zaleczyć, ale która może być taką siłą napędową naszej ludzkiej egzystencji po prostu. No to jak się zmienia znaczenie Chirona w poszczególnych znakach i domach horoskopu, bo myślę, że na to czekają tutaj wszyscy.
No by znaki to jest to, jak się ta energia, prawda, by jakby i no, leczenia, prawda, czy jakoś zranienia się przejawia. To nie są może jakieś bardzo indywidualne sprawy, ale znak będzie pokazywał to, w jaki sposób, jakich my używamy metod do tego, żeby z tą raną, prawda, sobie jakoś poradzić. I co może być takim jakby efektem, to z czym mamy, powiedzmy, jakoś największy problem. Przy właśnie Chironie w znaku barana, to tym największym problemem jest tutaj agresja, prawda, i ta marsowa właśnie siła. I myślę, że dopóki Chiron nie wyjdzie z barana, to gdzieś tam te takie, prawda, wojenne rzeczy i te jakby ta groźba, prawda, przemocy tutaj tego typu, no ona gdzieś tu będzie jakoś ciągle nad nami wisiała. Chiron, gdy jest w znaku byka, no to też to są z kolei te ekologiczne, prawda, różne nurty i tak dalej, ale to jest to, co my wykorzystujemy tutaj do swoją cierpliwość, swoją wytrwałość, prawda, swoje dbanie o poczucie bezpieczeństwa. Chiron w bliźniętach to możemy wykorzystać do tego leczenia swój intelekt, jakieś rozeznanie. W raku możemy swoją wrażliwość, prawda, czy empatię, podobnie zresztą jak w rybach. W lwie możemy wykorzystać jakąś swoją niepowtarzalność, prawda? W pannie jakąś swoją subordynację i chęć i gotowość, prawda, jakoś do podporządkowania. W wadze, tam bardzo krótko jest Chiron, więc niewiele osób się rodzi z Chironem w wadze. No to ta umiejętność bycia właśnie z drugą osobą, prawda, jakoś tutaj. To jest ciekawe, że Chiron właśnie najkrócej jest w wadze, a najdłużej jest w baranie, nie? Że tu jakby tak naprawdę tu chodzi o to ja. Prawda, żeby jakoś to gdzieś i dopiero wtedy, jak my sobie zrobimy porządek ze swoim ja, to dopiero my możemy być bardziej gotowi, prawda, na to, żeby wchodzić w relacje z innymi, bo tak to będziemy cały czas powtarzać po prostu i odtwarzać to samo. W Skorpionie z kolei chodzi pewnie o jakieś głębinowe, prawda, tutaj mechanizmy. W Strzelcu właśnie tą otwartość. Chiron w ogóle to jest też ciekawa sprawa, o ile my jako astrologowie mamy jakąś taką tendencję do tego, żeby przyrównywać znaki do, znaczy przyrównywać planety do znaków, no to Chiron właściwie nie ma. On jest jakoś związany, prawda, ze Strzelcem wizualnie, wizerunkowo, ale Strzelec ma swojego władcę, którym jest Jowisz. I jakoś też z panną, prawda? Tak właściwie można powiedzieć, że na jakimś poziomie Chiron włada Strzelce, ma wywyższony jest w pannie, tej higienicznej, prawda, tej dbającej, prawda, o te rozmaite szczegóły, detale i to wychowanie, prawda, też jakoś, ale tak naprawdę Chiron nie jest związany z żadnym znakiem, czyli to jest taki, no właśnie, nie tylko ten pojedynczy pierwszy, Wolny ale to jest. strzelec. Może też tak, że on jakby przybył tutaj do nas, prawda, i że on jest Na jakby. chwilę. Tak na chwilę i on raczej działa na planety niż planety na niego, prawda? Trudno powiedzieć, a mam tam jakiegoś skaleczonego Chirona albo nie wiem, tam uszkodzonego Chirona. Raczej on uszkadza, prawda? On kaleczy, on jakoś powoduje, prawda, tutaj te właśnie jakoś zranienia. W koziorożcu, prawda, możemy wykorzystać swoją samodyscyplinę, w wodniku też jakoś tutaj intelekt, prawda, w rybach to poświęcenie i empatię, więc tych metod jest jakby tutaj bardzo dużo. Bardziej chyba wydaje się, że ważniejsze są domy horoskopu, czyli te sfery, które z jednej strony domagają się właśnie tego uzdrowienia, bo tam tkwi jakiś problem, tam jest jakiś uraz, tam jest jakiś rodzaj czegoś takiego głębokiego, prawda, i krwawiącego, i zarazem tam są siły, prawda, które mogą jakoś pomóc nam właśnie jakoś tutaj no, uzdrowić, prawda, nas. No to jest ciekawe, że w ogóle właśnie Chiron w 2018 roku wchodzi do barana, gdzie potem w 2020 mamy zaraz pandemię, prawda, po 2 latach, czyli świat po prostu musi walczyć z czymś w jakiś chironowy sposób. Mała, drobna rzecz, jaką jest, prawda, wirus, koronawirus, prawda, demontuje cały porządek, prawda, świata. No to pamiętamy to. I potem inne marsowe rzeczy, jak właśnie wojna w Ukrainie, za chwilę być może, prawda, na Pacyfiku. Więc no to tak właśnie wygląda, prawda, jakoś tutaj. Więc ten Chiron właśnie w domach jakby bardziej pokazywał tutaj to, co jest tutaj jakoś tam tu bliższe.
No i aspekty, no głównie aspekty do planet indywidualnych, Mamy niż do przykład. jakichś tam innych. Proszę. Tu mamy przykład właśnie aspektu do planet indywidualnych. Chiron, opozycja, Księżyc w czwartym Z domu. czwartodomowym księżycem, czyli Chiron jest w domu dziesiątym i robi opozycję do księżyca, który jest w domu czwartym. W ogóle te właśnie, jest taka ciekawa rzecz, to już Einstein właśnie zauważył, że wszystkie aspekty Chirona do Słońca, niezależnie jakie to by nie były, kwintyle, nawet jakieś tam septyle i coś tam, one mają taką tendencję do takiego jakby dominowania, prawda, nad innymi aspektami, które tworzy Słońce. Mówię teraz o takiej warstwie interpretacji horoskopu, takiej tej psychologicznej, prawda, jakoś humanistycznej. Bo chociaż to jest z mitologii, prawda, postać, prawda, figura i ten archetyp, to jednak w astrologii tej dawnej, tradycyjnej nie mamy tego. Tu Mars raczej tego typu rzeczy jakoś zawiadywał nimi. Zgubiłem się, o czym mówiłem? Aha, że to są, że te aspekty, prawda, Słońca Najważniejszy z punkt. Chironem, prawda, że one są takie dominujące i no, z mojej praktyki wynika, że właściwie jak ktoś ma Słońce z Chironem, to albo był adoptowany, prawda, albo nie było tam ojca, albo był to jakiś ojciec skaleczony, prawda, też straumatyzowany, albo krzywdzący, kaleczący, że coś takiego się dzieje po prostu, no też powoduje, prawda, to powoduje takie specyficzne, znaczy takie wzrastanie w takim bardzo specyficznym poczuciu własnej tożsamości, co zostaje już do końca. Osoby, które mają Chirona na przykład na ascendencie, to się w ogóle czują jakieś inne, jakieś jakby z kosmosu, prawda, jakoś tam wzięte, wycięte gdzieś z jakiejś, prawda, przestrzeni i wsadzone w coś, co jest zupełnie jakby nie dla nich. Więc no, tych sposobów, prawda, jak się Chiron może ujawniać, jest naprawdę bardzo dużo. Domach horoskopu jeszcze nie mówiliśmy. No w domach, no Bo to jest. podkreślił pan, że ważniejsze jest nawet. Ja myślę, że znaczy ja też mam takie doświadczenie i moje osobiste, i tak jak obserwuję horoskopy moich klientów, to że właśnie w domu horoskopu pozycja jest ważniejsza niż w samym znaku. Ale jednak, jak tak się zagłębiłam w swój własny horoskop i tak sobie go tam przewertowałam w te i w tamte i wróciłam do pewnych sytuacji, rzeczy i przeanalizowałam po prostu pod kątem Chirona, no to jednak zgadza mi się. Zarówno znak mówi o temacie, jaki dom horoskopu potwierdza. Tak, to w Ja ogóle jest szczęśliwie bardzo. nie mam połączenia z planetami osobistymi. Mogę powiedzieć, że szczęśliwie, bo wystarczy tego, co tam jest w moim horoskopie, naprawdę. Więc było może łatwiej. No to by trzeba połączyć, prawda, Chirona z domem. No jeżeli jest Chiron w domu pierwszym, to pokazuje jakoś taką osobę, która w naturalny sposób ma te zdolności do pomagania, do nauczania, do takiego terapeutyzowania, ale często to jest trochę tak, że no to właśnie Chiron pomaga innym, ale nie może pomóc sobie, prawda? Że to jest ten paradoks, prawda, że te osoby tutaj nie jakby no, często kosztem siebie, prawda, jakoś pomagają innym. I tu jest też tak się zaleca, żeby no, siebie postawić jakby trochę jak w gesztalcie, prawda, czyli siebie postawić na tym krześle, posadzić na krześle i dyskutować jakby z samym sobą, jak z inną osobą, żeby móc dać sobie, prawda, coś, czegoś, co dajemy łatwo innym, ale czego nie możemy dać sobie. Często, bardzo często, jak na przykład samemu tutaj przeżywam różne rzeczy, też i to jest jakieś odzwierciedlenie, prawda, takie horoskopowe, to myślę sobie, co ja bym powiedział teraz komuś, gdyby ktoś coś takiego miał w horoskopie, co ja bym powiedział? Wiem, co bym prawda, powiedział, no i teraz powiedz to sobie. Jakby nie, że to jest właśnie, to jest taka lekcja jakby tego Chirona w domu pierwszym, niezależnie od tego, gdzie mamy Chirona, ja akurat nie mam w pierwszym, ale że to jest jakby taki, prawda, że tak możemy jakoś tutaj siebie potraktować. Gdy jest Chiron w domu drugim,
No to jest właśnie jakieś skaleczenie, prawda, finansowe, że tutaj gdzieś coś mamy, jakąś traumę, jakiś uraz, prawda, nie wiem, w zarabianiu pieniędzy, w zdobywaniu pieniędzy, w utrzymaniu, prawda, jakoś tutaj majątku, mimo że możemy być absolutnie świetnymi doradcami, prawda, jeżeli chodzi o jakoś wspomaganie innych ludzi w właśnie w doradztwie takim właśnie finansowym. W trzecim domu no to jest ta umiejętność słuchania innych i zarazem bycia słuchanym na takim poziomie czysto takim zwyczajnym, prawda, takim codziennym. Zwykle jest tak, że te osoby właśnie, które mają Chirona w domu trzecim, no rozumieją innych, ale nie mają takiego poczucia, że same są rozumiane przez innych. No w domu czwartym to jest ojciec, który po prostu jest jakoś no, skaleczony, zraniony, który wymaga, prawda, ciągle jakiejś takiej, prawda, opieki. I tu się postrzega w ogóle dom rodzinny jako jednak to źródło, prawda, jakoś tutaj skaleczenia. W piątym domu dzieci mogą być z jednej strony źródłem no też jakiś ran, prawda, czy nie daj Boże, prawda, jakiś no niedonoszonych ciąż, czy jakoś tak, ale a z drugiej strony sami możemy cierpieć z powodu braku dzieci, albo że po prostu na ten piąty dom, że w naszym dzieciństwie, prawda, też coś tutaj jest takiego, co wymaga jakoś tutaj uzdrowienia. W domu szóstym, gdy jest Chiron, to jest cała właśnie takie spektrum rozmaitych predyspozycji i możliwości do tego, żeby jakoś pomagać, prawda, innym, czy jakoś uzdrawiać. No dom siódmy to jest, jak jest Chiron w domu siódmym, to postrzegamy partnera jako jakiegoś uszkodzonego i dla jakiejś części nas samych środka, znaczy partner jako środka jest, może być nawet jakoś kuszące taka perspektywa, ale z drugiej strony to jest jednak tak, że partnerstwo jest tym takim obszarem, prawda, przez który my najwięcej jakby zyskujemy z tej swojej mądrości, właśnie rozumienia, uzdrowienia i tak dalej. W domu ósmym to te wszystkie sytuacje graniczne, trudne, takie no ekstraordynaryjne, prawda, jakoś to jest coś takiego, co nas też jakoś w gruncie rzeczy może leczyć. Dziewiąty dom, no to oczywiście religia, mistyka, ale też podróże i te wszystkie jakby przekraczania granic, to jest sposób, prawda, w jaki my możemy jakoś uzdrowić swoje życie. Podobnie w dziesiątym domu, to jest z kolei, no w tej karierze się coś takiego może dziać, z jednej strony możemy być świetnymi doradcami zawodowymi, a z drugiej strony możemy też no właśnie jakoś manifestować tą swoją energią chironową, prawda, w tej płaszczyźnie takiej zawodowej, że możemy dawać innym różne ciekawe rzeczy. Mogę dodać przykład? I na przykład tak jak tutaj było u pani Agaty, nie, że ona ma Chirona w dziesiątym w opozycji do czwartego, czyli to, co ona wypracuje jakby na poziomie tym takim zawodowym, że to może wpłynąć, prawda, na uzdrowić, prawda, jakoś ten księżyc. W jedenastym domu to przez przyjaźnia, w dwunastym domu przez jakiś rodzaj odosobnienia, prawda, tutaj my uruchamiamy jakby te siły też no, takie ozdrowieńcze, uzdrawiające. Chciałam powiedzieć, że jedna z moich klientek, która miała Chirona, ma Chirona w dziesiątym domu, opowiedziała mi o takiej sytuacji, że ona całe życie marzyła o tym, żeby być naukowcem, i była przez jakiś czas, no ale jak wyszła za mąż, rodzina, patrz, opozycja do czwartego domu, to niestety musiała te plany zmienić i kariera zawodowa, rozwój w kierunku, prawda, osiągania pewnych stopni naukowych, niestety przy trójce dzieci nie może się realizować, przynajmniej na razie, póki one są jeszcze małe i wymagają opieki. Cała uwaga poszła na jej dom rodzinny, no a kariera zawodowa pozostała gdzieś tam w marzeniach i ona z tego powodu cierpi. To jest jej największy ból. Tak, czyli że Chiron tutaj się zamanifestował tak, że to jest jakaś skaleczona, tak, prawda, jakoś tak, uszkodzona sama ta sfera, ale to nie jest tak, że to już tak będzie, prawda, tylko że tu trzeba włożyć jakby więcej, prawda, jakiejś uważności na siebie. Mhm. Czyli jakoś no właśnie chyba uzdrowić. Tak bym to widział. No w każdym razie taki przykład. Tak. Jak to się może realizować, prawda? Jak ten ból może się realizować, jak ta rana krwawiąca może wyglądać w takiej rzeczywistości materialnej, nazwijmy to w ten sposób. Tak, ktoś może cierpieć przez brak pieniędzy, na przykład, prawda, to jest dom drugi, czy właśnie przez jakieś perypetie takie no, w relacjach partnerskich, jak jest w siódmym,
czy coś z dziećmi, prawda, jakoś tutaj. No, to jest całe właśnie spektrum rozmaitych tutaj rzeczy się może objawić, to trudno w ciągu tak paru minut to jakoś streszczać, tak głębokie i szerokie, prawda, jakoś zagadnienie. Właściwie tą książkę, którą napisałam, to jest też bardzo ciekawa historia, bo to jest drugie wydanie. Ja w 97 roku wyszło pierwsze wydanie, gdzie pisałem jeszcze ją jako bardzo młoda osoba, ja byłem wtedy studentem. I potem właśnie jak wydawca chciał wznowienie, to ja stwierdziłem, że jest to dobra okazja, żeby jednak no, trochę uzupełnić i zmienić no, z perspektywy lat, to jednak trochę inaczej na to patrzę, bo to drugie wydanie chyba było 2008 rok, tak? Tak, drugie wydanie 2008. No, czyli po 11 latach, prawda? No to już miałam trochę inną też świadomość i jakoś tak... I chciałam, żeby to jeszcze w jakiś inny sposób to właśnie tą kwestię pokazać. Panie Piotrze, no ale minęło już kolejnych wiele lat, kilkanaście lat i pewnie pana doświadczenie i praca nad Chironem w jakiś sposób znowu wprowadza pewne zmiany, czy nie? Czy możemy się spodziewać trzeciej wersji, trzeciego wydania? I co nowego się w niej pojawi? To jest bardzo ciekawe, czy trzeciej wersji być może tak, być może właściwie to jest bardzo interesujące, dlatego że ja odkąd się zająłem astrologią tradycyjną, to właściwie w tym mam dosyć duże takie doświadczenie dydaktyczne, prawda, wykładowe, seminaryjne, szkoła, to wszystko, to co jest w Polskim Towarzystwie Astrologicznym i tego rzeczywiście jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast nigdy nie miałem takiego prawdziwego zdarzenia, tam jakiś seminarium o Chironie. Miałem tam dla Ukraińców, jak właśnie była tutaj pandemia dla naszych przyjaciół z Ukrainy, bo wtedy trzeba było jakoś się inaczej zorganizować i właśnie oni też prosili o... Ale to też było w ramach jakiejś też innej takiej całości i tak... Na pewno bym coś przygotował takiego właśnie dużego, takie webinarium, prawda, jakoś wielogodzinne właśnie o Chironie, bo wydaje się, że to byłoby też, no nie jakieś tam podsumowanie, ale na pewno jakieś podsumowanie pewnego etapu, prawda, też rozumienia tutaj Chirona, prawda, ja też już jestem po zamknięciu cyklu Chirona, więc to też jeszcze, prawda, tu jest jakaś taka inna perspektywa. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Jak pisałem tą książkę, to byłem w połowie cyklu Chirona, a teraz jestem już po zamknięciu cyklu Chirona, więc to też, sobie wtedy jak pisałem o zamknięciu cyklu Chirona, to wydawało mi się to w ogóle jakieś tak odległe czasy, że nie wiadomo, czy dożyję, prawda? A tu się okazuje, że to biegnie bardzo szybko. Co by się w książce zmieniło? Może troszkę interpretacje w domach, bo aspekty są chyba nawet całkiem dobrze opisane. W domach jeszcze bardziej by to było takie pogłębione, mniej tym spirytualizmów, a bardziej takiej pracy powiedzmy psychologiczno-filozoficznej. Proszę? A mi się ten spirytualizm bardzo podoba akurat. Proszę zostawić, a dodać jeszcze te konkrety. No albo dodać, nie? Tak, albo dodać. Dodać, nie usuwać, nie. Myślę, aha, że nie. Tutaj było takie pytanie, zaraz zobaczymy. Jak sprawdzić, w którym domu mamy Chirona? No trzeba zrobić swój horoskop urodzeniowy i wtedy wszystko będzie tak, jasne. Tak, no tak. No bo inaczej nie sprawdzimy. Na astro.com jest możliwość sprawdzenia swojego horoskopu urodzeniowego, wrzucić można swoje dane i on pokaże. Podejrzewam, że Chirona też tam mają, to tak bezpłatnie można sobie to zrobić. Natomiast jak pani Milena zna swoją dokładną datę z godziną urodzenia, to możemy domy z położenie Chirona w domu wyznaczyć. Mniej więcej tak. To proszę podać, ale nie będziemy tutaj prosić o takie dane tutaj osobiste. Nie. No, ale to jest do sprawdzenia w każdym razie, bo to rzeczywiście to już, bo o ile przebieg Chirona, czy w ogóle planet, prawda, no on jest w jakichś latach, no to mniej więcej my możemy powiedzieć, że tam osoby w latach 70. urodzone, to mają go tam w baranie, prawda, te tam troszkę późniejsze jakoś to tam w innych znakach i tak dalej. Ale w domu, no to już to zależy. No, to widać. Niestety ten wykaz Chirona w znakach jest
chyba za mało Ale to jest ten widoczny. drugi plik, który ja przygotowałem? Tak. W każdym razie, Nie, to no jest ten tak. pierwszy. Ten drugi chyba był trochę większy, były te litery. To teraz już go nie pokażę. Niestety. To się nie uda tym razem. Musi być webinar, po prostu. Dłuższy webinar, który wyjaśni i odpowie na wszystkie pytania. A ja przypomnę, że dr Piotr Piotrowski, który jest moim dzisiejszym gościem, nie po raz pierwszy i nie ostatni oczywiście, jest, nie wiem jak to pokazać, jest autorem książki Przesłanie Chirona, która dostępna jest na rynku, ale już tylko w wersji, można kupić PDF albo chyba w wersji nie, tylko PDF, tak. Elektronicznej w każdym razie chyba. Nie ma wersji drukowanej, niestety. Ja chyba zgłoszę to do wydawnictwa Studio Astropsychologii, żeby jednak wydrukowali. Bo prawda, że wolicie druk? Powiedzcie, że tak. Tylko, bo o ile wersje takie elektroniczne, jeżeli chodzi na przykład o literaturę piękną, no to jeszcze można sobie tam palcem, prawda, jakoś przewracać, ale w tego typu książka, gdzie jednak nie czyta się tak od początku do końca, tylko się wybiera poszczególne fragmenty, się potem do nich wraca, tu się studiuje, prawda, i tak dalej, no to to jednak lepiej mieć to w wersji takiej drukowanej. Tam też są efemerydy Chirona. Teraz oczywiście większość programów większość programów astrologicznych już tam ma zaimplementowaną, że tak powiem, pozycję Chirona, ale dawniej jak tego jeszcze nie było, no to były też takie efemerydy właśnie Chirona na każdy dzień 1900-2000. Takie pierwsze właśnie takie wydawnictwo Chiron Verlag w Niemczech to wydał i potem Robert von Heeren, który był też gościem u nas kiedyś w Polskim Towarzystwie Astrologicznym, to już na lata właśnie tutaj 2000-2050. Także to Chiron rzeczywiście jest takim żywym symbolem po prostu całej społeczności astrologicznej. Chiron i w ogóle Centaury jakoś to są takie obiekty właśnie no nietypowe, inne na te właśnie, tak jak Chiron, pół koń, pół człowiek, znaczy mitologiczne, astronomiczne, jako pół planetoida, pół kometa, więc to w ogóle też ta trafność, prawda, tej nazwy, tu się, jakie to jest adekwatne, prawda, przecież wtedy to było zupełnie jakoś tak, no nie wiedziano jeszcze o tym, że on jest taką podwójną, prawda, takim podwójnym obiektem. Zresztą to jest też bardzo interesująca kwestia, że ponieważ Zahnstein właśnie utorował jakby taką tutaj, taki most współpracy pomiędzy środowiskiem astrologicznym a astronomicznym i przez dłuższy czas właśnie to astrologowie proponowali nazwy dla poszczególnych nowo odkrywanych centaurów. No astronomowie to tylko tam nazywają to powiedzmy jakimiś literkami, ale żeby te nazwy były adekwatne, no to astronomowie tutaj prosili o rady właśnie astrologów. I to jest taka ciekawa właśnie też współpraca, taki pomost pomiędzy dwoma, wydawałoby się, zwaśnionymi obozami, ale wcale tak nie jest. Zdanie astronomów na temat astrologów znam i nie jest ono niestety korzystne i wszystko idzie o precesję, ale to być może jest temat na nasze kolejne spotkanie, bowiem właśnie precesja jest czymś, co tutaj wprowadziło zamęt i astronomowie mówią o gwiazdozbiorach, my mówimy o znakach zodiaku i mamy tutaj absolutny dysonans, prawda? A z czego to się wzięło i dlaczego tak jest dzisiaj, to wyjaśnimy pewnie kiedyś, może na kolejnym spotkaniu. Ja chyba podziękuję bardzo serdecznie, bo już mamy ponad godzinę. Tak się nam tutaj, tak się nam fajnie rozmawia, tak się fajnie Pana słucha. Tutaj były bardzo pozytywne komentarze, można Pana słuchać i słuchać. Zatem no, kolejnym razem będzie znowu taka możliwość. Dziękuję serdecznie, zapraszam na kolejne spotkania, podpowiadajcie nam tematy, a my się do nich będziemy przygotowywać. Bardzo dziękuję Pani Dorota, jak zawsze bardzo miło i cieszę się, że mogliśmy tutaj właśnie kolejną stworzyć audycję. I zapraszamy już na kolejne, jeszcze nie znamy tematu, ale precesja w głowie, naprawdę ważny temat.
Można zrobić, chociaż to raczej trudny w sensie tam do takiego, takiej Trudny. ekspozycji i nie wiem na ile to będzie, no ale pomyślimy. Dobrze. Na początek będzie inny. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam. A nie, jeszcze sekundkę, zostańcie. Zapomniałam o ważnej informacji. Jak wiecie, mówiłam na poprzednich naszych live'ach o tym, że przeprowadzam badania. Badania dotyczą związków. Chodzi mi o udane związki partnerskie, małżeńskie, które przetrwały ponad 20 lat i są ze sobą szczęśliwe. No i cały czas brakuje mi danych, brakuje mi takich par, więc jeśli tworzycie taki związek i zechcielibyście podzielić się swoimi datami urodzenia, godzinami, no tymi wszystkimi danymi, które są niezbędne do stworzenia horoskopów urodzeniowych, to zapraszam bardzo, bardzo serdecznie, przyczynicie się do tego, do rozwoju astrologii, nie urodzeniowej, tylko partnerskiej. Także zachęcam serdecznie, pozdrawiam wszystkich serdecznie. I dziękuję jeszcze raz panu Piotrowi. Do Bardzo usłyszenia i dziękuję. do zobaczenia. Dziękuję bardzo.